19 kwietnia obchodzimy kolejną rocznicę powstania w warszawskim getcie. Przedwojenna Ostróda również miała swoją społeczność żydowską. To tutaj, na Starym Rynku, Żydzi prowadzili swoje sklepy, to tutaj mieszkali i to również stąd zostali później wywiezieni do obozów koncentracyjnych lub do gett. W dzisiejszym programie przybliżymy Wam historię ostródzkiej gminy żydowskiej. Jesteśmy na żydowskim cmentarzu na Polskiej Górce. Te dwie macewy to jedyne pozostałości po ostródzkich Żydach. Są to nagrobki Justyny i Szlomo Samulonów, członków najstarszej ostródzkiej rodziny żydowskiej. Ich przodek, Izrael Samulon, był pierwszym Żydem, który mieszkał w Ostródzie, który został oficjalnie obywatelem Prus w roku 1812. No i od tamtej pory możemy mówić już o takiej stałej obecności Żydów w Ostródzie. Izrael Samulon dwa lata po uzyskaniu obywatelstwa kupił okazały budynek na Starym Rynku. Był to budynek dokładnie naprzeciwko ratusza na Starym Rynku i jego rodzina mieszkała tam aż do 1937 roku, kiedy to krótko przed wydarzeniami Nocy Kryształowej ostatni z potomków Izraela Samulona, szanowany lekarz dr Juliusz Samulon, sprzedał swój dom, sprzedał ten dom na Starym Rynku za jedynie 3,5% jego wartości. Kupujący ten dom Niemiec stwierdził po prostu, że Żydowi więcej nie zapłaci. Ten cmentarz został zniszczony w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku podczas wielkiego pogromu Żydów podczas Nocy Kryształowej. Później to miejsce było zdewastowane, zarośnięte. Na części tego cmentarza później zostało stworzone boisko szkoły podstawowej numer 2. Dopiero w 2002 roku członkowie Ostródzkiego Stowarzyszenia Kulturowego Sacinia odnaleźli te dwie macewy, postawili je do pionu i obecnie są one jedynym świadectwem obecności Żydów w Ostródzie. Skoro już jesteśmy na Polskiej Górce, nie mogliśmy nie odwiedzić grobu jednego z najsłynniejszych mieszkańców Ostródy, księdza Gustawa Gizewiusza. Tym bardziej, że żona Gizewiusza, Rebeka First, była królewiecką Żydówką. Podobno, niektóre źródła tak podają, miała na niego bardzo duży wpływ i to ona zaraziła go miłością do języka polskiego. Oczywiście inne źródła poddają to w wątpliwość, ponieważ Gizewiusz, kiedy poznał Rebekę First w Królewcu, był od niej znacznie starszy, miał wówczas 19 lat, ona miała lat tylko 13. Jeszcze 100 lat temu Żydzi byli ważną częścią społeczności lokalnej Ostródy. Mieli okazałą synagogę, mieli własną szkołę, byli kupcami, właścicielami sklepów na Starym Rynku, urzędnikami, lekarzami, zasiadali we władzach miasta, tworzyli po prostu lokalną elitę. Dzisiaj nie zostało po nich już w Ostródzie prawie nic. Budynek, który widzimy za moimi plecami, to Willa Gladke. Przed II wojną światową należała ona do Waltera Gladke, jednego z najzamożniejszych mieszkańców Ostródy, właściciela cegielni na Zajezierzu, który oprócz tego, że był człowiekiem majętnym, był również bohaterem wojennym. Został odznaczony krzyżem żelaznym za bohaterstwo, za męstwo podczas I wojny światowej. I nawet kiedy do władzy w Niemczech doszli naziści, nie ośmielali się zbytnio go szykanować. No jednak Walter Gladke, widząc rosnące nastroje antysemickie w Niemczech, postanowił opuścić Ostródę, sprzedał swój majątek i w 1935 roku wyjechał do Argentyny. W tym miejscu jeszcze 80 lat temu znajdowała się ostródzka synagoga. Stała tutaj nieco ponad 40 lat. Wybudowana została w roku 1893. Poświęcenia dokonał ostródzki kantor, lider ostródzkiej społeczności żydowskiej Jakob Akiba Szturman. Synagoga była bardzo okazałym budynkiem, zbudowanym w stylu neomauretańskim. Był to budynek, który składał się z dwóch sal, z przedsionka i głównej sali modlitewnej. Centralnym punktem tej sali modlitewnej był Aron HaKodesh, czyli Święta Arka. Taka ozdobna skrzynia, w której trzymano zwoje Tory.
Pruska synagoga została zburzona w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku podczas wielkiego pogromu Żydów, do jakiego doszło w całych Niemczech, podczas tak zwanej Nocy Kryształowej. Lokalna legenda głosi, że gdzieś w tym miejscu zostały ukryte dwie tablice pamiątkowe, które wcześniej znajdowały się w synagodze. Pierwsza tablica poświęcona była dziewięciu ostruckim Żydom, którzy zginęli podczas I wojny światowej. Druga tablica upamiętniała 50-lecie działalności ostruckiego kantora Jakoba Akiby Szturmana.